Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do was przychodzę z bardzo wyczekiwanym filmikiem. Z racji, że jest to moja organizacja garderoby. Naprawdę pytajcie się o to bardzo często pod filmikiem Room Tour. Pisaliście też, czemu nie mam właśnie szafy w pokoju. No i nie mam dlatego, że mam wspólną garderobę razem z moim tatą, moim mamą i moim bratem. Mam po prostu taki jeden wspólny pokój, w którym każdy ma jakby swój taki sektor, garderobę, otwartą właśnie taką szafę. No i ja wam dzisiaj pokażę tylko moją, z racji, że innych wam nie będę pokazywać, reszta jest tam za wami, a przede mną. Ale nie będę wam reszty pokazywać, pokażę tylko moją szafę. Od razu mówię, że filmik nie ma na celu chwaleniem się niczym, ilością ubrań, jakimiś markami, nie na tym polega ten filmik. Ja osobiście jakoś nie byłam przekonana, czego nagrywać, bardzo długi okres czasu się wstrzymałam, ale stwierdziłam, że skoro tak bardzo mi o coś prosicie, a ja bardzo często nagrywam filmiki, które kocham nagrywać, vlogi to jest rzecz, którą ja naprawdę uwielbiam robić, więc stwierdziłam, że co jakiś czas warto zrobić też coś takiego, na co wy bardzo chcecie obejrzeć, jeśli chodzi o jakieś takie moje życie, dlatego dzisiaj przedstawię wam moją garderobę. Jeżeli tego typu odcinek się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już bez zbędnego przedłużania rozpoczynam ten odcinek. Jak widzicie, u nas tutaj w garderobie jest dość ciemno, dlatego mam użyte sztuczne światło, przez co nie wygląda ono jakoś korzystnie. Zaraz zapalę jeszcze światło tutaj w garderobie, żeby było takie bardziej, wiecie, żeby żółte, żeby kolory nie zmieniały ubrań, żebyście wszystko ładnie widzieli, także co? Zanim jeszcze zaczniemy, ja jestem w trakcie montażu filmu i słuchajcie, zauważyłam, że jest strasznie dużo powtórzeń, także was za to bardzo serdecznie przepraszam, bo ja wiem, że to denerwuje, mnie też to bardzo denerwuje, jak ja to montuję, to po prostu tak ale jak to nagrywałam, to po prostu nie widziałam tego, także przepraszam, że wszystkie powtórzenia taki jest tutaj, także przepraszam. Ale oglądajcie i starajcie się tak na to nie zwracać uwagi, błagam. Chodzi o moją szafę, to wygląda ona tak i zaraz wam tutaj streszczę, co w którym miejscu się znajduje. Zaczniemy myślę od półek. Jest tutaj kilka półek i każda, na każdej znajduje się co innego. Zaczniemy od samego dołu. Okej, na samym dole są takie w sumie najmniej przydatne rzeczy, albo których rzadko używam. Pierwszy taki koszyczek, mamy trzy koszyczki. W pierwszym takim koszyczku znajdują się różnego rodzaju paski, jakiś schemu, tutaj jakieś zberszki, tutaj Gucci, tutaj mamy też jakieś kabaretki i rajstopy. To są po prostu takie rzeczy, które używam dość często, ale też nie są to jakieś ubrania, no właśnie typu paski. Pod spodem mamy też jakieś szelki i tego typu różne rzeczy. Następnym tutaj pudełeczkiem są opaski z mojego dzieciństwa. Jak widzicie, jest naprawdę mega dużo, to już się tutaj nie mieści, ale to są opaski z mojego całego dzieciństwa. Jak byłam mała, uwielbiałam nosić opaski i mam na przykład, proszę bardzo, tutaj takie z Disneylandu, tutaj też Pluto z Disneylandu, tutaj mam Shreka z Universal Studio, tutaj też jakaś myszka z Disneylandu, tutaj mam nawet z Australii jakąś opaskę. Tego jest naprawdę dużo. O proszę, nawet ciasteczkowy potwór. To naprawdę się może do jakichś rzeczy fajnych przydać. Także tych opasek jest dość sporo, to jakaś też żyrafa. No i to są takie po prostu moje bardziej pamiątki. Ludzie różne rzeczy zbierają, ja zbieram magnesy i opaski. I ostatnim pudłem, które tutaj jest, to są letnie rzeczy. Letnie rzeczy, które nie znajdują się jeszcze w szafie, bo nie jest tak ciepło na nie, ale znajdują się właśnie tutaj, czyli niżej. Tutaj mamy nawet jakiś kaptur od kurtki, no ale mniejsza z tym. Jakieś koszulki na ramionczkach, jakieś tutaj kombinezony, co jest pełno kombinezonów. Tutaj też jakieś topy, jakieś hiszpanki, które po prostu czekają na jakiś wyjazd, żeby móc je założyć. Bo ja ogólnie mam taki podział ubrań, że niektórych ubrań po prostu nie noszę jakby na wakacje w Polsce. Często mam takie typowo wakacyjne, takie tropikalne stylizacje i mi się to mega, mega podoba. No i to w sumie wszystko, co jest w tym dolnym sektorze. Półkę wyżej mamy tutaj głównie chyba takie doły, no na przykład tutaj w tym plastikowym pojemniku. Mamy spódniczki, tutaj jest taka spódniczka z motylkami z Zaful, która była w haulu zakupowym. Tutaj mamy jakieś takie spódnico-spodenki, też jakieś spódniczki, proszę bardzo, ta jest chyba moją ulubioną, kocham tą. Od razu pewnie będziecie pytać, więc jest z American Eagle. No i jakieś inne, też jakieś eleganckie spodenki, jeansowe spódniczki, no tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Następna tutaj kolejne takie pudełeczko.
tutaj jest nowa rzecz akurat. Ostatnio mega, mega polubiłam spodnie kolarki. Mimo to, że kiedyś mówiłam, że Jezu, one są okropne i nigdy w życiu ich nie założę, to teraz uwielbiam. I na przykład ostatnio przyszła do mnie taka para z Nike'ów. Nie mam pojęcia, jaki to jest model. Pewnie będziecie też się pytać. Więc tutaj po prostu pokazuję metkę. Tak ona się prezentuje. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie znajdzie. Nawet mam jedne na sobie, takie jeszcze jedne. Proszę bardzo. Po prostu materiałowe shorty. Tutaj są materiałowe shorty i kolarki. I ostatnią tutaj już rzeczą są sportowe ciuszki. Sportowych ciuszków mam dość sporo, z racji, że ja w sumie dużo trenuję. Tutaj mam na przykład m.in. topy od Gym Glamour, takie na długi rękaw. Tutaj mam jakieś staniki sportowe, shorty sportowe, no i też tego typu różne rzeczy. Głównie ubrania sportowe, jakieś do pole dance i do treningu. Okej, lecimy dalej. Półka wyżej to półka na getry i na dresy. Tutaj mam same spodnie dresowe, jak widać. Jedne dresy, te są z HM-u, też się często nie pytacie. Te są jakieś takie z Zalando, te są z Fili. Tutaj mam getry, które są w zestawie właśnie, w sensie można sobie skomponować taki zestaw też z Gym Glamour. Ja mam je do tych topów sportowych. Tutaj też jeszcze jedne takie różowe getry z Gym Glamour. Jakieś inne Adidasa, Lamania, jakieś H&M i tego typu różne inne ciekawe rzeczy. Tutaj na prawo mam stroje na WF. Jakieś koszulki, getry, które używam głównie po prostu na WF. I kolejne piętro, piętro wyżej. Tutaj zaczynają się moje koszulki. Jak widzicie, koszulek mam dość sporo. Ja nie wiem, ja jestem jakaś dziwna, jeśli chodzi o koszulki, bo ja koszulek mam dość dużo, a zawsze mam wrażenie, że tych koszulek mi brakuje. Nie wiem, ale ogólnie tak. Mamy tutaj po tej stronie, tu są głównie takie jakby to powiedzieć, tak jakby czyste bardziej koszulki, bądź jakimiś takimi małymi napisami. Po prostu jakby całe szare, całe czarne, bądź jakimiś drobnymi, malutkimi napisami. No to tutaj wszystko się znajduje. Tutaj mam też swoją kolekcję koszulek z Hard Rocka. W sumie mogę Wam ją pokazać. Nie jest ich jakoś super dużo, ale to jest taka moja mała kolekcja. Tutaj koszulka z Miami, z Rzymu, z Sydney, z Wrocławia i z Warszawy. W ogóle dajcie znać, czy jesteście typem osób, które w szafie mają już wszystkie rzeczy poprasowane i ładnie złożone, czy jesteście typem osoby, która po prostu po praniu wszystko składa i wkłada do szafy, a potem jak coś potrzebuje, to wyciąga i prasuje. Ja jestem tym drugim typem, po prostu po praniu wszystko jest włożone do szafy i później jak coś potrzebuję, to po prostu biorę i sobie to prasuję. No, także tutaj mamy takie czyste koszulki z małym nadrukiem. Tutaj mamy koszulki również takie po prostu zwykłe na krótki rękawek, tylko tym razem z jakimiś napisami, albo na przykład wiecie, w paski, z wzorami jakimiś. Także tutaj są po prostu jakieś takie bardziej wzorzyste koszulki. No i tutaj ostatnia rzecz na prawo. Tutaj mamy jakieś różne crop topy, koszulki takie na ramionczkach crop topowe, po prostu takie krótkie koszulki. Ale ja powiem Wam, że najczęściej te koszulki noszę w wakacje. Kolejna półka wyżej. Tutaj mamy bluzki na ramionczkach, różnego rodzaju, jakieś takie podkoszulki. Tutaj mamy też jakieś body z Guessa, jakieś też imprezowe koszulki. No po prostu takie na ramionczkach. Sweterki, jakieś takie grubsze. Tutaj mamy nawet jeden golfik, tutaj drugi golfik, tutaj też takie troszeczkę grubsze sweterki. A po tej stronie mamy bluzki, bądź też jakieś takie sweterki. Tutaj bluzka, sweterek, 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 bluzka i golf. No, okej, teraz jesteśmy na półce jeszcze wyższej i tutaj mamy różnego rodzaju spodnie. Po tej stronie są spodnie, które rzadziej noszę, jakieś właśnie bardziej wzorzyste, kolorowe, tutaj jakieś paski, tutaj mamy też joggery, czyli takie bardziej luźne, eleganckie, tutaj też są joggery, tutaj jakieś zielone, różowe i takie joggery jeszcze jakby kremowe, kurde, nie wiem jak to nazwać ten kolor, no ale właśnie takie. No i tutaj już takie bardziej zwykłe jeansy, jakieś szare spodnie, czarne i tego typu. Najczęściej noszę takie spodnie, dlatego ich jest dość sporo. Chyba czas coś posprzedawać. Zapraszam Was oczywiście na moje Vinted. Jeżeli będę miała coś do sprzedania, to na pewno tam wpadnie. No i tutaj ostatnia rzecz po lewej stronie. Mamy różnego rodzaju shorty. Tutaj na przykład moje ostatnio ulubione shorty z HM-u. Są przepiękne. Takie i jeszcze takie jeansowe, no przepiękne. Mamy też Wanty Spoony, też jedne z moich ulubionych. Piękny, jaśniejszy troszkę kolor. I jakieś tam zeszłoroczne, tutaj jedne z takie z Bershki, takie troszeczkę większe.
Także shortów nie mam jakoś super dużo, ale ta kolekcja na razie mi wystarcza. Przedostatnia półka to takie wielkie plastikowe pudło i tutaj mam jakieś wszystkie worki, nerki, torebki, plecaki. Tego jest naprawdę mega, mega dużo, nie będę wam tego pokazywać, ale jak widać jakieś torebki, worki, nerki, plecaki. Tego jest naprawdę, naprawdę sporo. No i czas na najwyższą półkę. Tutaj z boku naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Moja mama kiedyś mi włożyła tutaj to pudło i nie wiem, co jest w środku, może kiedyś powinnam zajrzeć, ale ja z tej półki i tak nie korzystam, ona jak widzicie jest dość wysoka, także jej nie potrzebuję. No i mama sobie tutaj coś włożyła. Tutaj na górze mamy przepiękny, przepiękny pióropusz, tak? Pióropusz? Wydaje mi się, że to się nazywa pióropusz. Jest przepiękny, najlepszy do sesji. Jak kiedyś byłam mała, miałam właśnie w tym sesję. I w sumie to sobie tutaj leży, powinnam kiedyś też zrobić jakieś zdjęcia, bo jest to prześliczne. Tutaj paski jakiejś mojej mamy, bądź jakieś stare paski, z których raczej nikt nie korzysta. I na samej górze tutaj jakieś czapki z daszkiem, z których też raczej nie korzystam. No, także ta półka jest rzadko przeze mnie używana. No i co, przechodzimy do ostatniej części mojej szafy, czyli tego, co się znajduje tutaj po lewej stronie. No i co? Mamy tutaj na samej górze różne gry, takie rodzinne, właśnie widzicie, Monopoly, Tabu, jakieś inne też gry, tam jest też Zgadnij Kto, jakieś karty, poker, także tego jest naprawdę sporo. My z rodzinką uwielbiamy na przykład grać w święta, bądź teraz w czasie kwarantanny też często gramy w jakieś różne planszówki, także sprawia nam to ogromną przyjemność, mamy tego dużo. No i akurat tutaj znajduje się u mnie w szafie, nie przeszkadza mi to, z tamtej górnej półki też nie korzystam, także sobie tutaj to siedzi. No i co? Teraz idziemy na dół i tutaj na samym dole mam jakieś sweterki, koszule, sukienki, kurtki i tego rodzaju różne rzeczy. Pokażę wam to tak mniej więcej na szybko. Tutaj taki sweterek Zaful, jakieś inne, tutaj w ogóle są, tak, patrzcie, Zaful. Mam chyba moje 4 ulubione swetery, one wszystkie są z Zaful. Zaful ma świetne sweterki. Dalej H&M. Tutaj też jakieś bluzy. Proszę bardzo, tutaj z Peleny, jakaś z Tomiego, tutaj z Pinka, no tego jest naprawdę sporo. Tutaj też jeden taki cudowny kożuszek również z Zaful. Jakieś inne bluzy, koszule, tutaj takie mniej eleganckie, na co dzień raczej, tutaj bardziej eleganckie, na jakieś zakończenie roku, jakieś egzaminy, tutaj miałam jakieś koszule na egzaminy kupowane, także tego jest dość sporo. Tutaj też taka elegancka bardziej koszulka, miałam ją na zakończenie roku, bardzo fajna, taka letnia, ale elegancka. Marynarka, proszę bardzo, z Mojito, a ta koszulka jest, słuchajcie, z Zalando, tutaj Dorothy Perkins. Sukienek nie mam za wiele, bo ja nie noszę często sukienek, ale jak już mam jakąś ładną, to uwielbiam. Pierwsza to jest taka bardziej świąteczna sukienka. Tak, wydaje mi się, że miałam ją na święta w tym roku. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak nie wyglądam, to zapraszam na 24 vlogmasa. Tutaj też jakiś sylwestrowy kombinezon, bądź imprezkowy, też z Zalando. Jakieś inne kombinezony, tutaj też jeden z moich ulubionych letnich kombinezonów. Tutaj dużo, dużo jakichś innych sukienek i jedna z moich ulubionych sukienek z Le Colette. Aha, no teraz jest przełożona na złą stronę, ale jak widzicie, ona ma tutaj taki sznur, który można zacisnąć pięknie na dekolcie i by szła tak, wiecie, wzdłuż kręgosłupa, wzdłuż klatki piersiowej, wzdłuż brzucha i ślicznie idzie. I taka jedna sportowa sukienka z H&M-u, też ją miałam w zeszłym roku, chyba tam na zakończenie roku, jak rozdawali stypendia czy coś takiego. I kurtki. Tutaj kurtka z jakimś kożuszkiem. Dalej jedziemy, kurtka taka jeansowa, wisienki, jakaś taka do zdjęć super. Co prawda jeszcze nie miałam nigdy w żadnej zdjęć w nim, ale jest naprawdę fajna. Taka też przeciwdeszczowa kurteczka letnia. Jakieś inne jeansowe kurtki, bomberki, tam jest dość ciemno, ja nie wpuszczam światła. Ambasadorska kurtka, kurtka z IF-a, tam jeszcze jakaś inna bluza. Szlafrok, jakaś piżamka. Oczywiście kurtki są też na strychu na przykład, bo my na strychu trzymamy zimowe kurtki, po prostu później je znosimy. I tak to właśnie wygląda. Część kurtek letnich też jest już w moim przedpokoju, gdzie je tam zakładam sobie. Jakieś bomberki czy coś w tym stylu, to też tam się znajduje. I ostatnia szafka, którą tutaj mamy, to jest szafka na bluzy z kapturem. Tak, ja mam bluzy z kapturem całkiem sporo, ale ja bluzy z kapturem naprawdę bardzo lubię. Nie będę pokazywać wszystkich tak na szybko. Proszę bardzo, ekipa, tutaj Champion, tutaj mamy jakąś z myszką Miki, tutaj kolejna ekipa, Tommy, jedna też z moich ulubionych bluz, śliczna jest naprawdę.
peleny, jakiś holister, kolejna peleny, pina colada, kolejna ekipa to nosi. Tutaj mamy Abercrombie, holister, holister, trasher, moja szkoła, o proszę bardzo, nawet mam bluzę ze swoją szkołą, o proszę bardzo, holister, Abercrombie, jakieś inne, pink, i tam jeszcze z tyłu są jakieś takie mega gigantyczne bluzy. O, powiem wam, że nieźle się nagadałam, dawno się tak nie nagadałam jak dzisiaj przy tym dzisiejszym filmiku, ale no wydaje mi się, że było warto, bo w końcu już wiecie, jak to wszystko u mnie wygląda. Mam nadzieję, że już nie będziecie pisać pod każdym filmikiem: nagraj organizację szafy. No, tak się właśnie prezentuje moja szafa. Dziękuję wszystkim tego odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować i widzimy się już za niedługo. Pa, pa!